Informator David Grash twierdzi, że Stany Zjednoczone zyskały dwucyfrową liczbę pozaziemskich pojazdów. To z kolei oznacza, że warto przyjrzeć się bliżej różnym historiom o rzekomych katastrofach i odzyskach UFO. W dzisiejszym filmie zerkniemy na przypadek, który miał się wydarzyć w pobliżu Shack Harbor w Kanadzie. Shack Harbor to mała wioska na południowym wybrzeżu Nowej Szkocji w Kanadzie. To maleńkie miejsce, którego życie od lat toczyło się głównie wokół połowu ryb i homarów. 4 października 1937 roku w pobliżu Shack Harbor doszło jednak do intrygującego incydentu UFO, który zapewnił tej miejscowości większy rozgłos oraz popularność. Według wielu nocnych świadków tamtego pamiętnego dnia, tuż przed północą do oceanu wpadł niezidentyfikowany obiekt latający. Zacznijmy jednak od początku. Zanim świadkowie donieśli o obserwacji katastrofy UFO, kilka godzin wcześniej pojawiły się inne wiarygodne obserwacje osobliwych obiektów oraz świateł na niebie. W drodze do Toronto podczas lotu samolotem nad Sherbrooke i St. John z lotniska w Halifax o godzinie 19.15 pierwszy oficer Air Canada Robert Ralph zwrócił uwagę kapitanowi Pierre'owi Charbonnet, że po lewej stronie samolotu widać było coś osobliwego. Kapitan opisał obiekt poruszający się równolegle kilka kilometrów dalej. Kapitan opisał go jako jasno oświetlony, prostokątny obiekt z ciągiem mniejszych świateł za nim. O 19.19 piloci zauważyli coś na wzór eksplozji w pobliżu dużego obiektu. 2 minuty później nastąpiła druga eksplozja, która po chwili zamieniła się w niebieską chmurę wokół obiektu. Piloci byli zaskoczeni tym, co właśnie udało im się zaobserwować. Tymczasem niejaki Darrell Dorey, jego siostra Annette i ich matka, siedząc na ganku w Mahon Bay, zauważyli duży obiekt manewrujący nad południowo-zachodnim horyzontem. Dorey był tak zdziwiony obserwacją, że następnego dnia postanowił napisać list do dowódcy bazy sił powietrznych kanadyjskich sił zbrojnych Greenwood, pytając, co właściwie przelatywało nad wodą tego wieczoru, ponieważ nigdy wcześniej nie widział niczego podobnego. Następną osobą, która widziała dziwne światło na niebie, był kapitan Leo Howard Mersey z pokładu swojego statku. Widoczny teraz na ekranie dokument z archiwów kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej zawiera zeznanie kapitana Merseya, który przebywał wówczas na łodzi w okolicach Sambro Lighthouse, około 200 km na wschód od Shack Harbor. Mersey twierdzi, że około godziny 21 zobaczył obiekt z trzema czerwonymi światłami. Radar wskazywał, że obiekt znajduje się w odległości około 25 km. Jego zdaniem radar wskazywał także trzy inne obiekty w odległości około 10 km od pierwszego. Około godziny 23 obiekt zniknął, nosząc się do nieba. Kapitan twierdzi, że znajdował się zbyt daleko, aby móc określić kształt tego obiektu. Gdy obiekt uniósł się do góry, miał jedno świecące światło. Gdy znajdował się blisko wody, miał trzy czerwone światła. Kapitan zeznał, że na trzech pozostałych obiektach nie widział żadnych świateł, ponieważ ich istnienie wykazywał jedynie radar. Mersey stwierdził, że nigdy w życiu nie widział niczego podobnego. Mersey skontaktował się przez radio z Centrum Koordynacji Racji Ratowniczych oraz z kapitanem portu w Halifax, prosząc o wyjaśnienie, a dodatkowo złożył raport do kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej, w którym opisał swoje obserwacje po powrocie do portu. Gazeta Chronicle Herald oraz lokalne stacje radiowe poinformowały o świecącym obiekcie, który widziało wiele osób dzwoniących do ich redakcji. Obserwatorzy zgłosili, że widzieli dziwne świecące obiekty latające wokół Halifax około godziny 22. Jak się jednak okazało, te wszystkie dotychczas wspomniane obserwacje były jedynie preludium do tego, co miało się wydarzyć po godzinie 23. Dopiero wówczas doszło do wydarzenia, które przez następne lata obrosło legendą. Coś niezidentyfikowanego spadło bowiem z nieba prosto do oceanu w pobliżu miejscowości Shack Harbor. Osiemnastoletni Laurie Weekends podróżował samochodem, odwożąc do domu czwórkę pasażerów po spotkaniu. Gdy samochód zbliżał się do Shack Harbor, Weekends zobaczył przez przednią szybę dziwne światło na niebie. Weekends i pozostali pasażerowie zobaczyli cztery migoczące światła w kolorze bursztynowym, które zdawały się opadać w kierunku portu. Wydawało się, że światła były przytwierdzone do jakiegoś rodzaju obiektu. Weekends był zaniepokojony nie tylko tym, że nigdy nie widział podobnego rodzaju świateł, ale także tym, że zdawało się, że światła zmierzają w kierunku wody. Pasażerowie śledzili światła, po czym stracili je na chwilę z oczu zasłonięci przez linię drzew.
po tym gdy samochód wjechał na wzgórze i mogli znowu zobaczyć obiekt. Obiekt wpadł do zatoki Main przy jasnym błysku oraz eksplozji. Jedna z pasażerek stwierdziła, że słyszała jakby świszczący dźwięk. Weekend zaparkował samochód i wszyscy podbiegli do brzegu, by mieć lepszy widok. Jak stwierdzili, w oddali zobaczyli jakby ciemny obiekt unoszący się tuż nad wodą. Widać było jedno bladożółte światło, które wydawało się być na szczycie obiektu szerokiego prawdopodobnie na około 18 metrów. Weekend był przekonany, że właśnie był świadkiem katastrofy lotniczej. Natychmiast udał się do najbliższego punktu, z którego mógł zadzwonić i zgłosił obserwację Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej. Telefon od niego odebrał kapral Wiktor Werbicki, który wysłuchał relacji rozemocjonowanego Weekendsa, po czym spytał go, czy ten jest pod wpływem alkoholu. Zirytowany Weekends odparł, że nie. Jak twierdził, właśnie widział katastrofę lotniczą, a na wodzie dalej unosi się jedno jasne światło. Sceptycznie nastawiony Werbicki po chwili otrzymał kolejny telefon. Tym razem dzwoniła kobieta, Mary Banks, która mieszkała na Maggie Garons Point z dobrym widokiem na brzeg Shack Harbor. Mary Banks powiedziała Werbickiemu, że prawdopodobnie samolot właśnie rozbił się i wpadł do oceanu do zatoki Main. Banks zeznała, że widziała, jak jakieś światła stępowały tam z nieba, po czym słyszała eksplozję. Po chwili telefon Werbickiego zadzwonił ponownie. Tym razem dwie kobiety dzwoniły z informacją o tym, że były świadkami katastrofy lotniczej. Nim Werbicki zdążył odłożyć słuchawkę, był zmuszony odebrać kolejny telefon. Mężczyzna dzwoniący z Bear Point, kilka kilometrów na wschód od Shack Harbor. Mężczyzna stwierdził, że widział jakieś światła stępujące w pobliżu Shack Harbor i pomyślał, że mogła to być katastrofa lotnicza. Po odebraniu kilku telefonów od różnych osób, Wiktor Werbicki był przekonany, że w pobliżu Shack Harbor rzeczywiście coś się wydarzyło. Zakładając, że w wodach Shack Harbor rozbił się samolot, na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. Gdy funkcjonariusze w ciągu 15 minut przybyli na miejsce zdarzenia, jeden z nich, policjant Ron Pond, powiedział, że widział światła ze swojego samochodu i że widział obiekt światła zmierzające w stronę wody. Na brzegu z policjantami konnymi znajdowało się kilku innych świadków oraz gapiów. Wszyscy mogli zobaczyć blado jasne źródło światła unoszące się nad wodą w odległości około 800 metrów od brzegu. Policjanci zaniepokojeni losem potencjalnie ocalałych z katastrofy samolotu skontaktowali się z Centrum Koordynacji Ratownictwa w Halifax, aby poinformować ich o całej sytuacji i zapytać, czy może zaginął jakiś samolot. Zanim podjęto jakąkolwiek próbę ratunku, światło znajdujące się na wodzie zaczęło tonąć i powoli znikać z pola widzenia. Natychmiast zorganizowano misję ratunkową, powiadamiając Straż Przybrzeżną. Zanim ta przybyła, na miejscu zorganizowali się miejscowi rybacy. Lokalne łodzie rybackie wypłynęły na miejsce katastrofy na wodach Zatoki Main u wybrzeżu Shack Harbor w poszukiwaniu jakichkolwiek ocalałych. Gdy jednak łodzie rybackie dotarły w wyznaczone miejsce, rybacy nie zauważyli żadnych szczątków rozbitego samolotu. Nie zauważyli także żadnych ciał ludzi. Zauważyli jednak coś bardzo osobliwego. Według ich relacji w wodzie znajdowała się dziwna żółta piana. Piana była gęsta, rozproszona na dystansie wielu set metrów. Jeden z rybaków, Lawrence Smith, stwierdził, że w powietrzu nosił się zapach siarki. Czy czegoś to wam czasem nie przypomina? Rybacy stwierdzili, że nigdy w życiu nie widzieli czegoś podobnego. Ślady dziwnej, żółtej piany były jak nic innego, czego kiedykolwiek doświadczyli. Przyczyna żółtej piany zniknęła przed przybyciem łodzi. Oprócz żółtej piany, rybacy nie odnaleźli jednak na miejscu niczego innego. Kuter Straży Przybrzeżnej przybył za późno, aby cokolwiek zobaczyć. Straż Przybrzeżna również nie była w stanie niczego odnaleźć. O 3 w nocy poszukiwania zostały tymczasowo zawieszone. A rankiem Centrum Koordynacji Ratownictwa w Halifax przekazało informację, że żaden samolot nie zaginął w pobliżu Shack Harbor. Kapitan kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej otrzymał od nich wiadomość radiową, że wszystkie samoloty komercyjne, prywatne, a także wojskowe zostały uwzględnione w całej okolicy i żaden z nich nie zaginął. Jeśli jednak to nie samolot wpadł do oceanu, to co to właściwie było?
Centrum Koordynacji Ratownictwa wysłało następnie priorytetowy teleks do Air Desk w kwaterze Głównej Sił Powietrznych w Ottawie, która zajmowała się wszystkimi cywilnymi i wojskowymi obserwacjami UFO. Poinformowano o katastrofie, wskazując, że wszystkie konwencjonalne wyjaśnienia, takie jak samoloty, flary i tym podobne, zostały odrzucone. Z tego też powodu zdarzenia nazwano raportem o UFO. Wcześniej zarówno ratownicy, jak i świadkowie przypuszczali, że do zatoki Maine przy Shag Harbor wpadł po prostu rozbity samolot. Nikt nie przypuszczał, że może tutaj chodzić o coś bardziej osobliwego, coś niewyjaśnionego. Szef Air Desk wysłał następnie kolejny priorytetowy teleks do kwatery głównej marynarki w sprawie raportu UFO i zalecił przeprowadzenie poszukiwań podwodnych. Marynarka z kolei wysłała kolejny priorytetowy teleks, zlecając przeprowadzenie poszukiwań jednostce nurków floty atlantyckiej. Zorganizowano oddział nurków, którzy przez kolejne 3 dni przeczesywali dno zatoki Maine w wybrzeżu Shag Harbor w poszukiwaniu tajemniczego obiektu. Nurkowie spędzili wiele godzin, starając się zejść na dno i odszukać to, co wpadło do wody. Niestety, pomimo żmudnych poszukiwań, nie udało im się niczego odnaleźć. W końcowym raporcie stwierdzono, że nie znaleziono żadnego śladu jakiegokolwiek obiektu. Marynarka stwierdziła: ani śladu, ani wskazówki, ani odrobiny czegokolwiek. Co ciekawe, o incydencie w Shag Harbor poinformowana została komisja Edwarda Contona, prowadząca wówczas badanie naukowe UFO zlecone im przez siły powietrzne USA. Jedyne, co jednak zrobili w tej całej sprawie, to rozmowa telefoniczna, po której, dowiedziawszy się, że niczego nie odnaleziono, całkowicie odrzucono tę sprawę. To jeden z wielu przykładów tzw. rzetelnych działań tej zdyskredytowanej komisji, której, jak wiemy z przecieków, celem było napisanie raportu pod tezę, że w UFO nie ma niczego ciekawego, tak aby siły powietrzne USA miały pretekst do zamknięcia jakichkolwiek oficjalnych badań na temat UFO. Po tym, gdy nurkowie niczego nie odnaleźli, sprawa incydentu w Shag Harbor została porzucona. Cokolwiek spadło wówczas do oceanu, nigdy nie zostało wyłowione. Incydent w Shag Harbor z czasem zaczął nabierać popularności. Głównie dzięki badaniom lokalnych kanadyjskich badaczy Chrisa Stice'a i Dona Ledgera, którzy nagłośnili ten incydent. Chris Stiles odnalazł dodatkowego świadka, którym był niejaki Wilfred Eisner, twierdzący, że nie dość, iż 4 października 1968 roku widział dziwne światła na niebie, to dodatkowo uchwycił je na fotografii. Eisner, który tamtego wieczora znajdował się na plaży Mason w Puffy Cup w Cove w Nowej Szkocji, wykonał zdjęcie aparatem Pentax Spotmatic. Na zdjęciu widać jakiegoś rodzaju światła. Jednak czy aby na pewno chodzi o ten sam obiekt światła, które wpadły do oceanu w pobliżu Shag Harbor? Wielu badaczy tego incydentu jest sceptycznie nastawionych do zdjęcia, wskazując, że jest to nieistotny element. Co zatem tak naprawdę zaszło w Shag Harbor? Co właściwie spadło wówczas z nieba do oceanu? Ilość wiarygodnych świadków jest tak duża, że wszyscy, także sceptycy, zgadzają się z tym, że coś prawdopodobnie faktycznie spadło wówczas z nieba. To, co to jednak było, pozostaje niewiadomą oraz przedmiotem sporu. Naturalnie niektórzy ludzie powiedzą, że nie spadło tam nic nadzwyczajnego, być może jakiś obiekt naturalny albo też flary, choć kanadyjscy badacze wykluczyli akurat taką możliwość. Czy mógł to być jakiegoś rodzaju eksperymentalny, tajny samolot wojskowy? Problem polega na tym, że tego typu pojazdy nigdy nie są testowane tuż pod nosem na widoku cywilów i to jeszcze latając nisko nad dużym skupiskiem ludzi. Niewątpliwie kuszącym wyjaśnieniem jest wyjaśnienie pozaziemskie. W wody przy Shag Harbor spadł jakiegoś rodzaju pojazd obcej cywilizacji, który nigdy nie został odnaleziony, zostając porwany falami w głąb oceanu. Jednak czy gdyby rzeczywiście tak było, to czy Amerykanie by na to pozwolili? Jak wiemy, Kanada jest jednym z ich najbliższych sojuszników. Oba kraje ściśle ze sobą współpracują w niemal każdym zakresie, także wojskowym i wywiadowczym. Istnieją nawet współczesne doniesienia o tym, że Kanada może brać czynny udział w tajnym amerykańskim programie odzysku inżynierii stycznej odzyskanej pozaziemskiej technologii. Nie trudno dopisać tutaj taki scenariusz, że po oficjalnych poszukiwaniach w Shag Harbor
Na miejsce przybył odpowiedni zespół ze Stanów Zjednoczonych, który przeprowadził dogłębne poszukiwania, po czym wydobył z wody pozaziemski pojazd. Tego typu pojazd następnie zostałby przetransportowany do bazy sił powietrznych Wright-Patterson, które rzekomo od samego początku Amerykanie przetrzymywali odzyskane pozaziemskie statki. Czy takie wyjaśnienie jest możliwe? Co ciekawe, istnieje jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż Chris Stiles twierdzi, że spotkał się z byłym generałem, który służył w sekcji kwatery Głównej Siły Kanadyjskich. Generał przekazał mu interesujące informacje uzyskane od lojalnych mu ludzi, którzy zostali wyznaczeni przez Nora Tarę z marynarkę wojenną do odnalezienia fizycznych dowodów tajemniczego obiektu. Rzekomo rzeczywiście go odnaleźli i nie było żadnych wątpliwości, że nie był to żaden konwencjonalny samolot ani kosmiczne śmieci pochodzące od ówczesnych supermocarstw na Ziemi. Historia powiedziana Stilesowi przez generała przybiera dziwny obrót zdarzeń. Źródła doniosły bowiem, że specjalistyczny sprzęt podwodny z kanadyjskiej bazy sił zbrojnych Shelburne, 40 km na północny wschód od Czech Harbor, wykrył tam niezidentyfikowany obiekt pod wodą. Ta tajna baza prowadzona przez Kanadę wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zajmowała się m.in. monitorowaniem Oceanu Atlantyckiego w poszukiwaniu łodzi podwodnych. Według źródeł członkowie bazy wiedzieli o tym, że obiekt, który spadł do wody w okolicach Czech Harbor, następnie w inteligentny sposób przemieścił się pod wodą, docierając nieopodal bazy Shelburne. Na miejsce, w którym tajemniczy statek przebywał pod wodą, zostały wysłane statki oraz nurkowie. Rzekomo potwierdzili m.in. przy użyciu sonaru, że nie był to żaden obiekt stworzony przez człowieka. Co więcej, obok tego dziwnego pojazdu znajdował się drugi taki sam pojazd, który mu towarzyszył. Ostatecznie oba UFO zaczęły się poruszać pod wodą z powrotem w kierunku obszaru Czech Harbor. Gdy tylko wypłynęły na otwarte wody w Zatoce Maine, wydążyły się, po czym odleciały do nieba. Ta interesująca historia pochodzi od anonimowych źródeł. Nie tylko generała, ale także innych anonimowych osób, które odpowiedziały ją zarówno Stilesowi, jak i Ledgerowi. Osoby, które posiadały informacje na ten temat, twierdziły, że były zastraszane, przez co nie chciały ujawnić swoich nazwisk. Jednak czy ta historia jest prawdziwa? Nie wiemy tego. Co ciekawe, kapitan Mersey, ten, który napisał notatkę o jednej z pierwszych obserwacji, zakończył notatkę wskazując, że najwyraźniej obiekt, który zaobserwował, jest poszukiwany przez marynarkę wojenną w pobliżu Barrington Passage przy Czech Harbor, albo w pobliżu właśnie Shelburne. Wzmianka przez niego o Shelburne już 7 października może dodać trochę wiarygodności anonimowym źródłom. O tym, że coś zostało także wykryte pod wodą w okolicach bazy Shelburne. Oficjalnie jednak incydent z Czech Harbor 4 października 1967 roku pozostaje niewyjaśniony. Wszyscy zgadzają się z tym, że coś faktycznie spadło tam do wody, jednak nie ma żadnych fizycznych dowodów na to, co właściwie tam spadło. Jak widzimy, istnieje multum wyjaśnień. Od zjawisk naturalnych, flar, eksperymentalnych samolotów, aż po pozaziemski pojazd, który albo został w tajemnicy odzyskany, albo też który ostatecznie odleciał. Czy rzeczywiście doszło tam do katastrofy lub awaryjnego lądowania pozaziemskiego pojazdu? Czy tego typu pojazd został odzyskany przez Stany Zjednoczone oraz Kanadę? Ta historia z Czech Harbor jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj wielu naocznych świadków samej katastrofy, ludzi, którzy widzieli, jak obiekt spadł do wody. Jak wiem, istnieje wiele historii o katastrofach UFO, w których występuje tylko jeden świadek lub też tylko jeden informator. Duża ilość świadków dodaje sprawie Czech Harbor dużo wiarygodności. Ciekawym elementem jest także osobliwa żółta piano z opaku siarki unosząca się w miejscu rzekomej katastrofy. Oficjalnie jednak nie odnaleziono tam żadnego obiektu. Choć incydent w Czech Harbor nie jest tak wiarygodny jak incydenty w Roswell czy Virginii, tak też jest często wspominany jako jeden z najciekawszych przypadków katastrof UFO. Kevin Randall oraz Ryan Wood, eksperci od spraw katastrof i odzysku UFO, twierdzą, że Czech Harbor znajduje się w top 3 najbardziej wiarygodnych przypadków tego typu. Stanton Friedman, najwybitniejszy ufolog w historii, również dawał tej sprawie dużą wiarygodność.
Co zatem tak naprawdę wydarzyło się wówczas w Shack Harbor i co właściwie wówczas spadło tam do oceanu? Odpowiedź pozostaje osnuta mrokiem tajemnicy. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.